Trampolina to bardzo fajna sprawa. Można nauczyć się tego, jak zwalniać, jak przyspieszać rotację i jak się ewakuować z niej i dobrze upadać. Nazywam się Szymon Godziek i zawodowo uprawiam MTB freestyle. We take it 2 steps forward, one step back. Od 4 lat jeżdżę na wszystkie większe zawody w Europie i na świecie. W sezonie jest sporo wyjazdów. Można powiedzieć, że nawet co tydzień wyjeżdżam. Lubię, jeżeli nie ma tego za dużo. Wiadomo, co za dużo, to niezdrowo. Czasami lubię też odpocząć, posiedzieć w domu. Progres dla mnie to jest bycie jeszcze kreatywniejszym, wyciąganie jeszcze lepiej sztuczek. Najpierw podpatruję sobie to gdzieś, albo wymyślam zupełnie coś nowego. Następnie układam sobie w głowie, jakby to miało wyglądać. No później mam kilka dróg, albo od razu robię to w gąbki, albo jeszcze sobie kapuję na trambajku, na trampolinie. Ale na pewno nie na twardo od razu. Najpierw wszystko sobie dopracowuję, a później na jakiejś miękkiej hopie czy step-upie próbuję sobie. Jeżeli coś ćwiczę pod zawody, to muszę to mieć w 100% dopracowane. Na zawodach zdarza się, że czasami ktoś mnie tam rozpozna, ktoś prosi o autograf. Bardzo chętnie rozdaję. Myślę, że na zawodach wszyscy jeżdżą na 100% zajawce i nie ma jakiegoś wyścigu szczurów. W MTB najlepsze jest to, że mamy kilka dziedzin. Mamy te jumping, slopestyle, downhill. Na rowerach MTB możemy jeździć w każdej z tych dyscyplin. Lubię wszystkiego po trochu, bardzo lubię downhill. Jest to zupełnie coś innego niż dirt. W moim życiu jest dużo wyzwań, dużo barier do przekroczenia. Czuję, że podążam tą własną swoją ścieżką i zajawką przez całe moje życie z rowerem. Każdy powinien robić to, co kocha. Wtedy życie jest bardziej kolorowe i ma sens.